Was bardzo serdecznie w kolejnym Otrawlogu. Ja dzisiaj wstałam koło godziny 7, szybko się ogarnęłam, bo dzisiaj właśnie zaczynamy remont. Nie wiem, czy słyszycie, ale u góry sąsiedzi również dzisiaj zaczęli remont, więc coś czuję, że będzie wesoło. Na szczęście remont u nas jest podzielony na etapy, dni nie będą takie bardzo ciężkie. Wiecie, jednego dnia się pomaluje sufit, drugiego ściany, trzeciego dnia położę podłogę, więc nie powinno być takie super uciążliwe. Co prawda jeszcze są szafki w kuchni, dzisiaj właśnie zostaną wyniesione i od tego się wszystko zacznie. Miałam dla Was nagrywać w sobotę, niestety powiem Wam, że były wyciągane wszystkie rzeczy z szafek, garnki, talerze i tak dalej. I było tyle pracy, że po prostu nie dałam rady tego nagrywać. Nie dałam rady również cokolwiek się do Was odezwać. I dlatego stwierdziłam, że to nie będzie miało sensu. I w sobotę po prostu nic nie nagrywałam, bo blog by się składał tylko z dwóch klipów. Ale dzisiaj się zawzięłam i na pewno, chociaż krótki, ale vlog będzie. Obiecałam Wam, że w czasie remontu mogą być króciutkie, a będą vlogi chociażby co drugi dzień. Więc możecie być tego pewni. Zaraz Wam pokażę również, jak wyglądają worki, bo ogólnie było straszne zamieszanie, zostały obiecane kartony w sklepie, niestety kartonów nie było, nie było czasu na załatwienie kolejnych, bo miało być za kilka dni. Masę takich dziwnych zdarzeń się działo w sobotę, które po prostu sprawiły, że proste czynności, które miały trwać 2 godziny, trwały długo, ale to nie było istotne, bo w końcu, na koniec wszystko się udało. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko po boisku wygląda. No i potem będę relacjonować konkretnie cały dzień, jak to wszystko będzie przebiegało. Dzisiaj również będę się uczyć nowego programu do montowania. Dlatego rano mam trochę pracy na kompie. Pierwsze utrudnienie remontowe wygląda następująco. Jak widzicie, pokój jest zupełnie wyłączony, nie da się tutaj praktycznie poruszać. Jest masa rzeczy na ziemi. To są właśnie rzeczy z kuchni i tak nie jest ich zbyt wiele, bo dużo po prostu zostało wyrzucone z zbędnych gratów. Ale jak widzicie, no niestety, tutaj jest tylko taka mała ścieżka, żeby przejść do okna. Ale ja nie jestem w stanie się tutaj poruszać, więc dla mnie pokój jest wyłączony. I to właśnie była praca na sobotę i na szczęście się wszystko udało wyrobić w czasie i w terminie. Powoli w domu zaczyna panować chaos. Co prawda ja nie mam nic do zrobienia, no bo wiadomo, przy wynoszeniu szopek nie pomogę, ani przy innych takich pracach, które wymagają siły fizycznej. Dlatego ja siedzę przy kompie, zrobiłam już swoją tak zwaną pracę, czyli wszystko to, co rano muszę ogarnąć na komputerze. I teraz właśnie próbuję poznać Sony Vegas, bo to jest mój nowy program do montowania, Sony Vegas 13. I przysiadka z Adobe Premiere Elements, muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo ciężka, bo Adobe jest zupełnie inny, bardziej intuicyjny, prostszy, ale też zauważyłam po dosłownie chwili korzystania z Sony, że ma dużo, dużo więcej opcji i możliwości i jeżeli się nauczę, to też podejrzewam, że będę dużo szybciej montować filmy niż właśnie w Adobe. Dlatego muszę po prostu posiedzieć, oglądam tutoriale w internecie, po prostu sama grzebię przy tym nowym intrze i mam nadzieję, że wyjdzie mi naprawdę coś fajnego. Zaczęło się, szafki są powoli wynoszone, idzie wszystko jak na razie bardzo sprytnie. To już kolejna godzina prac, mebli już praktycznie w kuchni nie ma, sprzęty są podłączane, lodówka przestawiona, kuchenka już nie działa, praktycznie z kuchni nie zostało już nic, jedynie pomieszczenie. Umyte są również ściany z kurzu i przygotowane do tego, żeby wyschły na jutro na malowanie. Co prawda jutro chyba będzie tylko podkład malowany na ścianach i sufit, ale to się jeszcze okaże. Niestety jest duże zamieszanie i chciałam zrobić live'a, ale prace jeszcze tak naprawdę się nie zamykają, a jest godzina 6, więc myślę, że dzisiaj nie będę w stanie zrobić live'a. Jest za duże zamieszanie, wiecie, za dużo ludzi w domu, za dużo głosów, odgłosów i tak naprawdę mój pokój teraz jest spalony również innymi przedmiotami, takimi jak taboraty i tak dalej, bo była przerwa obiadowa i właśnie była w moim pokoju, bo było najbardziej niezagrodzone pomieszczenie w domu. Dlatego myślę, że nie ma możliwości dzisiaj niestety zrobienia live'a. Jest mi bardzo przykro, bo dzisiaj ani film nie wszedł, ani live, ale za to postaram się wieczorem zmontować albo jutro z samego rana tego vloga, żebyście mieli co oglądać, a po prostu resztą zajmę się potem. Jak już wszystko będzie zrobione i pracownicy wyjdą, to myślę, że właśnie Wam pokażę. I tutaj takie mała gwiazdka do całego remontu. Remont jest zrobiony w dużej mierze po własnym zakresie, to znaczy osoby znane, tak, będą malować, osoby znane też wynoszą meble, więc nie są to robotnicy z firmy wynajęci, tylko po prostu znajomi w ramach przysługi.
Dlatego jest to też fajne, bo praca mija w naprawdę super atmosferze. Z góry przepraszam Was za echo, ale w takim stanie właśnie jest kuchnia. Jak możecie zobaczyć, tutaj jest otwarty wentyl na razie. Ten tutaj wyszek na ścierki jeszcze jest. I jak widzicie, ściany są normalnie gołe, nie ma szafek. Lodówka wylądowała na środku, bo tam jest jeden z kontaktów. A wiadomo, zamrażarka musi być podłączona i tak to teraz wygląda. Tak jak Wam wspominałam wcześniej, ściany są umyte i schną. Tutaj również nie ma tego nowego klosza, no bo wiadomo, nie może być zamalowany. I tak to wygląda w tej chwili. Tutaj stoi kuchenka, jak możecie widzieć, ale jest odłączona. I od razu pomieszczenie wydaje się dużo większe, ale jest też dużo większe echo. Jeszcze jutro będzie trzeba tutaj ogarnąć i właśnie jutro wchodzi już osoba, która będzie malowała, najpierw sufit, a potem chyba w środę ściany, bo jutro również trzeba zagipsować, nie wiem czy widzicie te otwory w ścianach. I tak to w tej chwili wygląda. Jak widzicie, kuchni praktycznie nie ma, jest puste, pełne echa pomieszczenie. Ale mam nadzieję, że będzie pięknie. Pojawiła się kolejna komplikacja i niestety live, który zapowiedziałam, nie odbędzie się. Osoby, które pracowały, wyszły bardzo późno, do tego jeszcze trzeba było trochę rzeczy ogarnąć. I teraz jest około godziny 21, a jestem bardzo zmęczona, a jutro muszę wstać bardzo, bardzo rano. Dlatego powoli będę kładła się niedługo spać. Teraz siedzę właśnie przy Sony Vegasie, jeszcze troszkę montuję i myślę, że około 10 się położę. Bo muszę wstać już około godziny 6 co najmniej, albo już wcześniej, zobaczymy jak to wszystko się ułoży. I no, jestem rozczarowana, bo myślałam, że pogadam sobie z Wami, że zrobię wspólny live, bo miałam właśnie umówione, że zrobimy z Rafałem wspólny live, tym razem na moim kanale. No niestety nie byłam w stanie, bo też nie chciałam robić live'a w tym chaosie, kiedy, wiecie, było pełno ludzi w domu, kiedy były głosy, kiedy były dźwięki wszelkiego rodzaju, kiedy tak naprawdę co chwilę byłam wołana i nie byłam w stanie się skupić na live'ie. A ja nie lubię robić czegoś tylko po to, żeby robić, tylko jak już coś robię, to chcę, żeby to było zrobione dobrze. I no niestety, może w środę się uda zrobić, ale nie obiecuję, zobaczymy jak to wszystko się poukłada. Nie wiem, czy w tygodniu w ogóle uda się zrobić live, czy też zrobię go w niedzielę. To będę Was wszystkim, o wszystkim informować na grupie, dlatego bardzo Was serdecznie zapraszam, linki w opisie. Dołączcie do grupy i tam będzie wszystko, wszystko wiadomo. Na bieżąco Was będę informować, bo teraz to jest taki trochę chaos tutaj. I sama nie wiem czego się spodziewać, sama nie wiem jak to wszystko będzie wyglądać. Ale właśnie dlatego nagrywam do Was vlogi. Właśnie siedzę i długie ucząc się nowego programu do montowania, czyli Sony Vegas Pro 13. I jak widzicie, tutaj mam bardzo, bardzo dużo klipów. Próbuję zmontować nową zajawkę kanału, czyli nowe intro, które będzie można zobaczyć, kiedy osoby, które nie subskrybują kanału, będą chodzić na mój kanał i tam właśnie jako pierwszy pojawi się ten film. Dlatego bardzo mi zależy na tym, żeby ten film był naprawdę zrobiony super. I też dzięki niemu uczę się nowych opcji, uczę się nowych przejść, nowych efektów ściemniania, wygaszania, wyciszania itd. I muszę przyznać, że siedzę już chyba 4 godzina nad tym w ciągu całego dnia, wiadomo z przerwami i to dość dużymi, ale zawsze. I jeszcze tak naprawdę nie wiem kiedy będzie koniec. Niedługo będę kładła się spać, więc myślę, że się jeszcze z Wami pożegnam. Ale jak na razie siedzę i montuję, zobaczymy co mi wyjdzie. I na pewno pierwszą wersję zobaczycie na grupie, tam Wam udostępnię i zapytam Was o opinię, co byście poprawili. Dlatego jeżeli chcecie mieć wpływ, to jeszcze raz dzisiaj, bo już chyba o tym wspominałam wcześniej, serdecznie zapraszam Was na grupę. Jest po godzinie 22, powoli będę zbierać się do spania. Dłubałam długo przez Sony Vegasie, niestety nadal nie skończyłam i zajmie mi to chyba dużo więcej czasu niż przypuszczałam. Wiadomo, jeżeli miałabym obcykane ten nowy program, to byłoby dużo prościej, ale ja się go dopiero go uczę. Jednak bardzo lubię wyzwania, więc uwielbiam takie zadania jak poznawanie nowych programów, poznawanie nowych sprzętów, bo dają one również nowe możliwości i to jest naprawdę super. Mam nadzieję, że dzięki temu nauczę się dużo lepiej montować filmy i dużo bardziej one będą się Wam podobać. W tej chwili będę się powoli z Wami żegnać. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego dość chaotycznego vloga i zapraszam Was na inne vlogi remontowe oraz na film z metamorfozą kuchni, który myślę ukaże się za około 2 tygodnie. Zachęcam Was również do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Widzimy się w kolejnym filmie już jutro. Trzymajcie się, cześć!